Na program zaprasza Bonimet, producent suplementu diety Hepatobon, który wspomaga odtruwającą funkcję wątroby. Dzień dobry Państwu, witam po raz kolejny. Dzisiaj temat dość frywolny. Temat, który kojarzy się nam z grillem, z latem, z ogniskiem, mianowicie kac. Pytanie jest krótkie. Czy zioła leczą kaca? No, trudno powiedzieć, czy leczą, ale na pewno mogą wspomóc organizm, gdy ta przypadłość nas dotknie. Nie tylko zioła, ale też produkty inne, naturalne, będę o nich mówił. Proszę Państwa, na początek coś, co Was może zaskoczy. Miód pszczeli. Otóż miód pszczeli może być używany jako substancja detoksykująca, nie tylko oczywiście z alkoholu, też z innych substancji, mówiliśmy już o redukcji poziomu ołowiu, w surowicy krwi po spożywaniu miodu, ale tutaj się tyczy sprawa alkoholu. Pokazuje się teraz na ekranie schemat, taki, taka, taka, taki wykres, gdzie widzicie Państwo, jak o ile szybciej możemy usunąć z organizmu alkohol, gdy... Łącznie z tym, że alkoholem spożywamy miód pszczeli i też bezpośrednio po, po tym spożyciu. Prawie o połowę szybciej redukujemy poziom alkoholu w surowicy krwi i też, jak spożywamy miód, ten poziom alkoholu nam nie rośnie aż tak bardzo, bo około 11% mniej niż, niż, niż byśmy tego miodu nie spożywali. Więc miód pszczeli to jest jeden, jeden produkt. Z produktów pszczelich podobnie detoksykujące działanie ma Pyłek pszczeli. I tak samo on był opisywany już parokrotnie w kontekście jego działań eliminujących metale ciężkie z organizmu. Tam on helatuje metale ciężkie. I tak samo postępuje w przypadku z alkoholem. On po pierwsze zredukuje poziom alkoholu w surowicy krwi, gdy spożywamy. To w badaniu na zwierzętach laboratoryjnych pokazano. Ale także chroni nasze komórki wątrobowe wtedy, gdy ten alkohol spożywamy. No bo wątroba cierpi w przypadku alkoholu, to jest dość powszechna wiedza, więc on, że pyłek pszczeli, gdy się go razem z alkoholem spożywa, czy też, czy też po alkoholu, powoduje, że szybciej wracają do normy poziomy transamina. Transamina to są enzymy, których aktywność wzrasta po spożyciu alkoholu. Więc one szybciej się normalizują po tym, gdy stosujemy półek pszczeli, zwłaszcza gdy łączymy go z propolisem. To jest też kolejny produkt pszczeli, czyli, czyli pszczoły są na pierwszym miejscu. Ale nie tylko produkty pszczele są ważne. Również ważnym produktem jest sylimaryna, to jest substancja czynna występująca w ostropeście plamistym. Ostropez plamisty już o moim mówiliśmy parokrotnie. Państwo znacie temat. Działa detoksykująco. Chroni komórkę wątrobową przed uszkodzeniem, chroni komórki żołądka przed uszkodzeniem, działa antyoksydacyjnie, przeciwnowotworowo, przeciwzapalnie, spektrum działania sylimerny jest bardzo duże. I y, to jest taka. Taka, takie najważniejsze ziołowe i pszczele produkty, które mogą być stosowane. Ja zresztą używam w celu detoksykacji dwóch produktów. W jednym właśnie, którym łączy się propolis z pyłkiem pszczelim, znaczy ekstrakt propolisu z pyłkiem, zatem pyłku pszczelego, a drugi to jest właśnie produkt, gdzie jest połączenie silimaryny, czyli ekstraktu z ostropestu plamistego z ekstraktem z liścia karczocha. Ale są także inne naturalne produkty, które mogą nam e, ochronić naszo, nasz organizm i też działać detoksykująco w przypadku spożycia spożyciu alkoholu. E, są to glinki, glinki lecznicze, które, e, które e, też mają bardzo ciekawe działanie, zwłaszcza w przewodzie pokarmowym. E, w przypadku alkoholu e, stosuje się najczęściej glinkę białą, glinkę czerwoną, zwłaszcza jak się jej połączy z witaminą C, jest ten dobry detoksy detoksykujący e, mechanizm, Uruchamiany. Tak więc y, natura może wspomóc y, w eliminacji y, alkoholu z organizmu, może zredukować uczucie kaca. no Niemniej jednak, y, jak to zawsze, y, z, zachęcam Państwa do umiaru przy spożyciu tego y, jakże czasami zacnego trunku. Sponsorem programu był Bonimed, producent suplementu diety hepatobon, który wspomaga odtruwającą funkcję wątroby.